prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Szanowny panie prezydencie, dostojni goście, szanowni państwo. Witam na uroczystości, podczas której prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, podpisze ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o ratyfikacji protokołu północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji. Serdecznie witam pana kontradmirała Mirosława Jurkowlańca, dowódcę 3. Flotylii Okrętów. Serdecznie witam wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. W uroczystości uczestniczą pan Paweł Soloch, sekretarz stanu, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wraz z kierownictwem biura. Pan Jacek Siewiera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uprzejmie proszę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę, o podpisanie dwóch ustaw z dnia 7 lipca 2022 roku o ratyfikacji protokołu północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Finlandii, podpisanego w Brukseli dnia 5 lipca 2022 roku oraz o ratyfikacji protokołu północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji, podpisanego w Brukseli dnia 5 lipca 2022 roku. Dziękuję, panie prezydencie. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Wielce szanowny panie admirale, szanowni panowie komandorowie, szanowne panie i panowie oficerowie, żołnierze, marynarze, wszyscy wielce szanowni państwo, drodzy przybyli goście. To bardzo ważny dzień, nie tylko dla Traktatu Północnoatlantyckiego, nie tylko dla naszej części Europy, dla basenu Morza Bałtyckiego i bezpieczeństwa tej części świata, ale to także bardzo ważny dzień, wierzę w to, dla przyszłych pokoleń Polaków i dla przyszłych pokoleń tych, którzy tutaj w tej części Europy i świata będą żyli, będą budowali swoją doczesność i swoje szczęście. Dlaczego? Dlatego, że te dwa bardzo ważne i wielkie kraje naszej części świata, Finlandia i Szwecja, których dotyczą ustawy przed momentem przeze mnie podpisane przez wiele dziesięcioleci, a w przypadku Szwecji można śmiało mówić o stuleciach, pozostawały de facto państwami neutralnymi. Zarówno w Szwecji, tradycyjnie można powiedzieć, jak i w Finlandii, nie było przekonania co do tego, czy kraje te powinny należeć do wielkiej wspólnoty bezpieczeństwa, jaką jest Sojusz Północnoatlantycki.
nie było przekonania, chcę to bardzo mocno podkreślić, społecznego. Ludzie uważali, że na skutek działań bilateralnych, które mogą prowadzić w tej części Europy, w szczególności oczywiście z wielkim przede wszystkim imperium tej części świata, jakim jest Rosja, że te działania realizowane przez ich władze w wystarczającym stopniu zapewnią bezpieczeństwo im, ich rodzinom i ich państwom. Rosyjska agresja na Ukrainę, jej nagłość, gwałtowność i dramatyczne okrucieństwo pamiętane ostatni raz przez świat z czasów II wojny światowej zdecydowanie zmieniły to spojrzenie i władze zarówno Finlandii, jak i Szwecji jasno i wyraźnie zobaczyły to. Nie poprzez to, o czym mówiło się wewnątrz partii politycznych, ale przez to, co mówiły społeczeństwa, zarówno społeczeństwo Finlandii, jak i społeczeństwo Szwecji. Zdecydowane, praktycznie z dnia na dzień narastające poparcie dla wzmocnienia bezpieczeństwa krajów poprzez przynależność do wspólnoty euroatlantyckiej, poprzez przynależność do wspólnoty NATO. Te decyzje polityczne zostały podjęte w zdecydowanym głosie władz zarówno Finlandii, jak i Szwecji tuż przed szczytem NATO w Madrycie. Jednoznacznie powiedziano o tym, iż kraje te chcą przynależeć do sojuszu i o tym dyskutowaliśmy także w trakcie szczytu NATO w tych dwóch kluczowych dniach 29 i 30 czerwca tego roku. Podejmując absolutnie spektakularną decyzję o tym, że właśnie droga do NATO dla tych krajów staje się oficjalnie otwarta. Kilka dni później spotkałem się z polską sceną polityczną, mogę tak powiedzieć, z przedstawicielami wszystkich ugrupowań na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, dokładnie 4 lipca. Mówiłem, że jest wielka potrzeba dla wzmocnienia naszego bezpieczeństwa tutaj na wschodniej flance i w tej części Europy, aby jak najszybciej zarówno Szwecja, jak i Finlandia w pełnym tego słowa znaczeniu zostały do sojuszu przyjęte. To wymaga ratyfikacji protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego, czy protokołów, bo każde z tych państw ma swój osobny protokół o tym, że stają się one członkami sojuszu. Ta ratyfikacja musi nastąpić we wszystkich państwach członkowskich, także u nas w Polsce. Wymagało to zgodnie z naszą konstytucją procedury ustawodawczej, która musiała zostać przeprowadzona przez nasz parlament. Chcę z całego serca podziękować wszystkim posłom, posłankom. Chcę podziękować wszystkim paniom senator i senatorom. Chcę podziękować władzom naszego parlamentu, zarówno Sejmu, jak i Senatu, za to, że rzeczywiście stało się to w ekspresowym tempie. Że te prace już 5 lipca się rozpoczęły w Sejmie, de facto 7 lipca się zakończyły w momencie, w którym ta ustawa została uchwalona. Błyskawiczny przebieg prac także i w Senacie spowodował, że dzisiaj, już 22 lipca, możliwe było podpisanie obu ustaw przeze mnie prezydenta Rzeczypospolitej i skierowanie ich do publikacji, co de facto prawie że oznacza już pełne zatwierdzenie przez Polskę wstąpienia Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest dla nas bardzo ważny moment z wielu względów. Dlatego, że dwa potężne państwa basenu Morza Bałtyckiego, ostatnie, które do Sojuszu Północnoatlantyckiego nie przynależały poza Rosją, stają się częścią tego sojuszu. W istocie wokół Morza Bałtyckiego są w tej chwili państwa NATO i Rosja. To ogromnie wzmacnia nasze bezpieczeństwo jako części Sojuszu Północnoatlantyckiego. To dwie duże armie, które stają się armiami sojuszniczymi. Armie prawie że państw z nami sąsiadujących. Państw, na które z całą pewnością możemy liczyć. I jeżeli chodzi o ćwiczenia i być może, jeżeli chodzi o obecność na naszym kraju, także i sił sojuszniczych, te decyzje będą podejmowane z całą pewnością w przyszłości. Ale przede wszystkim granica Sojuszu Północnoatlantyckiego właśnie i Rosji znacząco się zwiększa. O grubo ponad 1000 kilometrów, o około 1600 kilometrów ta granica Rosji z NATO się wydłuża. Czy tego chciał Władimir Putin? Czy to oznacza zwycięstwo Rosji? Otóż można praktycznie z całą pewnością powiedzieć, że Rosja spodziewała się, że jej napaść na Ukrainę w istocie podzieli NATO. Spowoduje niezdecydowanie,
spowoduje brak jednoznaczności w decyzjach NATO, spowoduje osłabienie sojuszu i jego potencjału, a tym samym wzmocnienie Rosji. Stało się zupełnie odwrotnie. Sojusz pokazał jedność od samego początku. Sojusz dzisiaj wspiera Ukrainę, nie tylko moralnie, ale wspierają także i militarnie, bo państwa sojuszu wysyłają pomoc militarną, w tym my także, Polska. Wysyłają przede wszystkim Stany Zjednoczone, wysyła Wielka Brytania, wysyła Francja, wysyłają wszyscy najwięksi sojusznicy, ale nawet te mniejsze kraje, które nie mają aż takiego potencjału militarnego, także ślą swoją pomoc, jak choćby państwa bałtyckie. Ale przede wszystkim, szanowni państwo, zamiast osłabienia NATO okazało się, że NATO się wzmacnia poprzez faktyczną realizację polityki otwartych drzwi, poprzez przystąpienie do NATO kolejnych silnych państw. Nie państw, które miałyby słabe armie, nie państw, które nie dysponowałyby potencjałem militarnym, wręcz przeciwnie. Państw, które nie tylko dysponują potencjałem militarnym, ale mają też bardzo poważną tradycję i historię wojskowości. Historię twardego oporu wobec Rosji, jak choćby ma Finlandia, która pokazała Rosjanom. W istocie zamiast tak zwanej finlandyzacji naszej części kontynentu, czego z całą pewnością Rosja chciała, nastąpiło wzmocnienie bezpieczeństwa poprzez utwardzenie sojuszu i jego rozwinięcie. Bardzo liczę na to, że we wszystkich krajach Sojuszu Północnoatlantyckiego takie procesy, jak dzisiaj kończy się u nas, nastąpią jak najszybciej. Liczę też na to, że również i współpraca z Finlandią, ale także Szwecją, która jest bałtycką potęgą morską, będzie dla nas mobilizacją do wzmocnienia naszego potencjału, naszej polskiej marynarki wojennej, która wymaga modernizacji, która wymaga wzmocnienia, która wymaga nowych jednostek. Wierzę w to, że będziemy to w najbliższych latach realizowali także w ramach wzmocnienia naszego potencjału bezpieczeństwa. Stoimy dzisiaj na naszym największym okręcie. Stoimy na ORP Tadeusz Kościuszko, naszej fregacie rakietowej, która jest naszą dumą i która wielokrotnie wykonywała swoje misje w wielu miejscach na świecie właśnie w ramach współdziałania armii i marynarek Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niech to miejsce i ten akt podpisania tych dwóch ustaw, w istocie prowadzących do przyjęcia Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a ostatecznego potwierdzenia przez Polskę woli tej przynależności, będzie symboliczny i będzie otwierał także dla nas nowy czas bezpieczeństwa i współpracy w naszym rejonie Europy i świata, w basenie Morza Bałtyckiego. W to gorąco wierzę, a Szwecji i Finlandii, społeczeństwom Szwecji i Finlandii i władzom życzę jak najszybszego ratyfikowania przez wszystkie kraje protokołów o przystąpieniu i tego, żeby ta pełna obecność sojuszu, włącznie ze wszystkimi gwarancjami bezpieczeństwa, jakie daje NATO poprzez artykuł 5, stała się dla Szwecji i Finlandii faktem i umożliwiły im tym samym pełną współpracę i budowanie systemu bezpieczeństwa w Europie i na świecie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wierzę w to, że dzięki temu wolny świat zwycięży, a w efekcie zwycięży także i Ukraina obroni się przed Rosją i że będziemy mogli w spokoju i w pokoju dalej się rozwijać i żyć, tak jak nam wszystkim o to chodzi. Dziękuję. Dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję państwu. Dziękuję przedstawicielom mediów. Dziękujemy serdecznie państwu za przybycie na uroczystość.